Ciekawe zapytanie dotyczące możliwości utraty prawa jazdy z różnych przyczyn po powiadomieniu o Twoim stanie zdrowia starosty, który niestety wysyła Ci potem skierowanie na obowiązkowe badania albo lekarskie, albo psychologiczne. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy posiadając prawo jazdy kategorii B, ubiegając się o prawo jazdy kategorii D, czyli autobusowe, przed przystąpieniem do kursu, jestem zobowiązany zaliczyć testy psychologiczne. No, pytanie drugie, jeżeli tych testów nie zaliczę, czy mają mi prawo cofnąć, a w sumie odebrać prawo jazdy kategorii B? Czy w momencie niezaliczenia takich testów przed kursem informacja o tym gdzieś jest wysyłana? Pominę tutaj oczywiście kierowanie za alkohol, za narkotyki, za to, że jesteś sprawcą wypadku drogowego. Wiadomo, są to sprawy oczywiste. Natomiast zajmę się takimi dwoma kluczowymi punktami, które znajdują swoje odzwierciedlenie w dwóch aktach prawnych. I już z rozporządzenia o badaniach kierowców wynika, że starosta może również skierować się na badania lekarskie, jeżeli powziął wiarygodną informację o zastrzeżeniach co do Twojego stanu zdrowia, które mogą powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów. Drugi akt prawny w artykule 99 ustawy o kierujących pojazdami przeczytasz, że starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli oczywiście istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia. Z mojej praktyki lekarskiej wynika, że bardzo częstym problemem jest zgłaszanie staroście przez psychologów lub lekarzy osób z różnymi problemami, które wychodzą na psychotestach lub badaniach lekarskich. Czyli oczywiście no, stwierdził padaczkę doktor neurolog, ładnie wysyła do starosty powiadomienie, stwierdził psycholog brak widzenia obuocznego u kierowcy zawodowego lub jakąś ociężałość umysłową i też ładnie powiadamia starostę. No i o ile jest to nawet dla mnie zrozumiałe, no bo w końcu tak są to fachowcy, no sytuacja może być także inna, bo bardzo często zamiast psychologa czy lekarza wystarczy dobrze uprawdopodobniony donos sąsiada, byłego współmałżonka, byłego partnera. No czasami jest to prokurator, który zajmuje się jakimiś sprawami przemocy czy alkoholizmu. Mam nadzieję, że nie w Twojej rodzinie. No i z takich ciekawszych przypadków znam na przykład donos kolegi na kolegę. Poszło o finanse, prawda? Czyli gdzie nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Znali się ludzie od lat i ten pierwszy najpierw załatwił temu ziomkowi kategorię E z wojska na padaczkę. Tak, były takie czasy, że do wojska ludzie nie chcieli iść i różne rzeczy sobie załatwiali, padaczka, alkoholizm. No oczywiście ten, co mu go załatwił, jak się pokłócili, to szybko podpierdzielił tego, co mu załatwił do starostwa, oczywiście, jak już się pokłócili. Ciekawsza sytuacja, kiedy jedna eksmałżonka, u której ciągle technicznie był jeden dżentelmen, że tak powiem, zameldowany i ten były mąż śmigał się od alimentów, no jakoś tak dziwnie sobie wymyślił, że załatwił sobie pobyt w szpitalu psychiatrycznym, żeby było jeszcze śmiesznie, jako uzależnienie alkoholowe. No i ta pani, jak przyszła jakaś korespondencja, chyba o ile pamiętam z policji, jeżeli chodziło o badania do broni, jakiś wywiad policyjny, to przy okazji, że ten pan nie załatwił sobie badań na broń, nie przyszedł wywiadu dzielnicowego, to od razu napisała do starosty donos, że jej były jest alkoholikiem, no i ten facet miał spore problemy, aby zachować prawko.
No, inny ciekawy przypadek. Zakrapiana noc, facet pokłócił się ze swoją konkubeną, a ta w momencie, kiedy odjeżdżał, szybciutko zadzwoniła na policję z namiarami na jego auto, ponieważ miasto było takie, jakby to powiedzieć, półpowiatowe, droga była jedna, policja go, że tak powiem, jakoś tam szybko złapała. No i nauczka dla ciebie, że jeżeli zrywasz romans po pijaku i odjeżdżasz od byłej swojej dziewczyny, niestety musisz zainwestować w taksówkę, nawet jeżeli są to jakieś dziwne miejscowości, gdzie naprawdę policjant jest raz na jakiś czas. Taki inny ciekawy przypadek. Ktoś namówił kierowcę, znaczy w sumie kierowcę nawet auta służbowego, no, żeby się starał o jakąś zapomogę poprzez orzeczenie o niepełnosprawności. Facet tam miał jakieś schorzenie, już nie pamiętam, czy to była cukrzyca, czy padaczka. No i oczywiście poszedł do MOPS-u, poszedł ładnie do tam, gdzie orzekają niepełnosprawność. Dostał nawet kilkaset złotych. No ale oczywiście prawko, które było mu jednak do pracy potrzebne, stracił dożywotnio. Tak reasumując te moje wywody, musisz wiedzieć, że system stał się wybitnie represyjny, no i niestety oprócz osób, które na to zabranie tego prawa jazdy zasługują, na pewno są tacy wśród nas, często są kierowani ludzie, a być może i ty, którzy nie popełnili żadnego wykroczenia drogowego, czasem nawet nie mają samochodu. No i niestety, nawet jeżeli przejdziesz pozytywnie te badania lekarskie czy psychologiczne, nikt ci ani kosztów, ani straconego czasu, ani tego zdrowia, które tam straciłeś w pracowniach psychologicznych czy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, nie zwróci. Natomiast jeżeli ty miałeś taką podobną sytuację, ale zastrzegam się, niezwiązaną ze sprawami oczywistymi, z jazdą po alkoholu czy po jakichś innych używkach, i jakby to powiedzieć, ni stąd, ni zowąd, jak grom z jasnego nieba przychodzi ci wezwanie i skierowanie badania od starosty, oczywiście za potwierdzeniem odbioru na poczcie, i starosta cię skierował na te badania, koniecznie skomentuj ten filmik. Oczywiście najwięcej dyskusji jest tutaj na moim blogu Badania Lekarskie Kierowców.pl. Omawiam tam całe multum, głównie skierowań i badań po alkoholu, czy tam po jakichś innych sytuacjach, które powodują skierowanie cię do WOMP-u. No i koniecznie tam też skomentuj ten filmik. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu, i pukam w niemalowane drewno. Natomiast serdecznie uważaj na sytuacje, które mogą spowodować, że starosta skieruje cię na badania lekarskie lub psychologiczne celem ustalenia twojej zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.